Ja wzywam Twojego imienia Jezus na tym miejscu. Ja wzywam Twojego potężnego imienia Jezus. Twojego imienia, na Twoje imię. Wszystko zgina kolano, na niebie i na ziemi. Ja modlę się teraz o to miejsce. Ja modlę się o otwarte umysły. Modlę się o otwarte serca. Ja uderzam teraz w każdą przeszkodę. W każdą przeszkodę w umysłach tych ludzi. W każdą przeszkodę, która stoi na drodze do przyjmowania Twojego słowa. Która stoi na drodze do przyjmowania Ewangelii. Wzywam Twojego imienia Jezus. Wzywam Twojego imienia Jezus nad tymi ludźmi, nad tym miejscem. Ja przeklinam każdą religię, każdy bałwochwalczy kult, który stoi na przeszkodzie, ażeby ludzie przyjmowali słowo życia, ażeby przyjmowali słowo z nieba, ażeby przyjmowali prostą Ewangelię, która zmienia ich życie. Ja mówię życie na tym miejscu, życie do tych ludzi, życie na tym miejscu, słowo do serca. Ja mówię, że to słowo trafia prosto do ich serca. Ja wzywam Twojego imienia Jezus. Ja modlę się o to, ażeby na tym miejscu działy się znaki i cuda, ażeby działy się znaki i cuda. Duchu Święty, Duchu Święty, dziękuję Ci za znaki i cuda na tym miejscu. Ty, który podniosłeś Jezusa z martwych, ta sama Ewangelia, ta sama moc w imieniu Jezusa. Mówię, że to poselstwo trafia do serc ludzi, że serca są otwarte, że oni odnajdują potrzebę, że oni widzą, że oni widzą, że oni słyszą. Ja mówię, niech spadają zasłony z ich umysłów, niech spadają łuski z ich oczu, niech spadają zasłony z ich uszu. Ja mówię, że słowo trafia do nich, że słowo trafia do nich, że trafia do nich i to jest słowo życia. Serca do serca, że to trafia do ich serca. Wzywam Twojego imienia Jezus nad każdą osobą, która słucha tego poselstwa. Nad każdą osobą, która otwiera swoje serce, która otwiera swoje uszy. Otwarte serca. Otwarte serca. Modlę się o synów pokoju na tym miejscu. O tych, którzy są gotowi. O tych, którzy mają otwarte serca, ażeby przyjąć Twoje słowo. Modlę się o tych ludzi. Ja zabezpieczam w nich te słowo, które do nich dociera. Zabezpieczam mocą Twojego imienia, Jezus. Tylko Ty jesteś Bogiem. Tylko Tobie wszelka chwała. Tylko Tobie jest powiedziane, że to, co usłyszycie na ucho, macie głosić na dachach, bo to jest słowo życia do Was. Jeżeli przyjmiecie to słowo, ono zmieni Wasze życie, ale jeżeli odrzucicie to słowo, to tak jakbyście wybierali między błogosławieństwem a przekleństwem. Jezus powiedział, kładę przed Wami błogosławieństwo i przekleństwo. Życie albo śmierć, wy wybieracie. Ja modlę się o mądre wybory. Wzywam Twojego imienia Jezus nad tymi ludźmi, którzy dokonują wyboru, ażeby ich wybór był mądry, ażeby ich wybór niósł do nich życie, ażeby wybrali życie, ażeby wybrali błogosławieństwo, ażeby odwrócili się od systemu tego świata, ażeby wezwali Twojego imienia Jezus nad swoim życiem. Niech oni doświadczą Ciebie. Ja modlę się o ich doświadczenie. Ażeby oni doświadczyli Ciebie. Niech im się śni. Ja żebyś im się śnił. Ażeby oni nie mogli przestać o tym myśleć. Posyłaj do nich ludzi, którzy będą nieśli do nich słowo życia. Niech oni to widzą. Niech nie przestają o tym myśleć, co usłyszeli. Niech widzą życie. Niech widzą Twoje imię. Niech to do nich dociera, Jezus. Ja zabezpieczam teraz to w nich. Ja wzywam Twojej krwi nad ich życiem. Ja modlę się o to, ażeby synowie pokoju, którzy są na tym miejscu, ażeby oni przyjęli to słowo, ażeby to słowo przyjęli jako słowo życia, ażeby przyjęli tą Ewangelię o Tobie, Jezus. O tym, że Ty jesteś Bogiem, że Twój grób jest pusty, że Ty jesteś zmartwychwstałym Bogiem i jedynym Królem, na którego imię wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Ja zabezpieczam w nich to poselstwo. Przyjaciele, ja nazywam się Julita Korgol. Kiedyś tak jak wy, przekraczałam tą bramę tego uniwersytetu. Skończyłam tutaj Wydział Prawa. Myślałam, że jak wykształcę się dobrze, to będę szczęśliwym człowiekiem. To był jedyny obraz sukcesu, jaki zaprezentował mi ten świat. Ale później, gdy zaczęłam widzieć, że same studia jednak to nie wszystko, że nadal mam jakąś pustkę wewnątrz mnie, że mimo pieniędzy, które zarabiam, wciąż czuję pustkę. Zaczęłam myśleć, że może brakuje mi jeszcze rodziny do szczęścia. Wyszłam za mąż, urodziłam dwoje dzieci.
Mąż był partnerem w bardzo dużej kancelarii prawniczej. Zatrudniali 200 osób. Dobrze mi się żyło, niczego mi nie brakowało. Moją troską było to, jaki kupić samochód, gdzie pojechać na wakacje. Nie musiałam się martwić o swój byt. Miałam wszystko, co może zaoferować ten świat. Wyższe studia, studia podyplomowe, męża, dzieci, dużo pieniędzy i wspaniały dom, ale wewnątrz mnie wciąż była ta pustka, której nic nie mogło zatkać. Patrzyłam na to i myślałam, co jeszcze może mi dać świat, czego jeszcze nie widziałam albo nie doświadczyłam, co może mi dać świat, żeby zatkać to, co jest wewnątrz mnie. I nic nie działało. Byłam świadoma już tego, że tak naprawdę świat nie ma nic w ofercie. I tak jak do was teraz, do mnie dotarła Ewangelia o Jezusie. I dla mojej dobrze wykształconej głowy to było dziwne i śmieszne, bo myślałam dotąd, że ja nie potrzebuję Boga, Jezusa. Utożsamiałam z tymi, którzy są słabi, z tymi, którzy sobie w życiu nie radzą. I dotarła do mnie Ewangelia jak do was, o tym, że Jezus umarł za mnie, a ja nawet nie wiedziałam, czy ja tego potrzebuję wcześniej. I mówię, ciebie nie znam, a wewnątrz mnie wiem, że mam pustkę i że nic tej pustki nie zapełnia. A ciebie nie znam, nawet nie wiem, Jezus, czy w ciebie wierzę. Mówią, że jesteś Bogiem, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy, że grób jest pusty, że zmartwychwstałeś. I podniosłam do Niego swój głos, tak jak wy możecie podnieść teraz. Powiedziałam, nie znam Cię, ale chcę Ciebie poznać. Potrzebuję Ciebie w moim życiu, bo już nic więcej sama zdobyć nie mogę. Potrzebuję Ciebie. Potrzebuję chociaż Ciebie poznać. Chociaż zobaczyć, czy jesteś prawdziwy, tak jak mówią ci ludzie, którzy mi, tak jak ja wam teraz, zwiastowali Ewangelię. I w taki sposób narodziłam się z Bożego Ducha, bo ten Bóg dał mi się poznać. Coś, co wcześniej nie mieściło się w mojej dobrze wykształconej głowie. Coś, czego nie da się doświadczyć, tak jak da się doświadczyć innego człowieka. Doświadczyłam w taki sposób Boga. W taki sposób spotkałam się z Jezusem. W taki sposób... Niech Pani stanie i posłucha, bo to jest słowo życia do Pani życia. Przyjaciele, gdy ja się narodziłam z Bożego Ducha, zmieniło się całe moje życie. Nigdy więcej nie poczułam sobie tej pustki, którą czułam. Nigdy więcej nie pragnęłam czegoś, czego nie mogłam zdefiniować. Spotkałam się z Bogiem, spotkałam się z Dawcą życia. Spotkałam się z Królem Królów, z Panem Panów. I choć dziwnie to dla was teraz brzmi, to jest doświadczenie mojego życia, które jest możliwe dla każdego. Dla każdego, który chce, dla każdego, który pragnie, dla każdego, który zawoła, dla każdego, który powie, pociągnij mnie, Jezu, do siebie. Pociągnij mnie do siebie. W taki sposób wołałam ja. Chcę więcej. Pociągnij mnie do siebie. Uwierzyłam w to, że Jezus jest Bogiem, że jest Synem Bożym, że przyszedł na ziemię i umarł za moje grzechy, że grób jest pusty, że zmartwychwstał, że Bóg zbudził go z martwych. I zaczęłam tego doświadczać w moim życiu. Jakiś czas później okazało się, że mam guza w piersi. Bardzo króciutko znałam Jezusa, więc poszłam do ludzi, którzy wiedziałam, że znają Go dłużej i powiedziałam do nich, mam guza w piersi. Oni położyli na mnie ręce i zamanifestowało się uzdrowienie, tak jak powiada Pismo, że Jezus na krzyż wziął każdą chorobę. Zostałam uzdrowiona z guza piersi. Teraz to ja kładę ręce na chorych i widzę takie same manifestacje. Później zostałam uzdrowiona z choroby tarczycy. Ten sam Bóg, który chodził po ziemi, te same znaki i cuda, te same manifestacje, to samo słowo i to samo życie jest uwalniane. Bóg to nie jest jakiś obrazek, który powiesicie sobie gdzieś na ścianie, jakiś krzyżyk. Go tam nie ma. On z tym nie ma nic wspólnego. Powiedział, nie będziecie czcić wytworów ludzkich rąk. To nie da się pójść do kościoła i powiedzieć, że się ma spotkanie z Bogiem, bo się chodzi do kościoła. To nie tak. On powiedział, że on nie mieszka w świątyniach ludzką ręką wybudowanych.
Jeżeli masz jakiś łańcuszek na szyi czy krzyżyk, to nie jest Bóg. To nie jest Bóg, potężny król. Bóg nieba i ziemi nie jest krzyżykiem na twojej szyi. On z tym nie ma nic wspólnego. W ten sposób nie przychodzi się do Boga, to nie jest z Nim spotkanie. Do Boga się przychodzi przez to, że się uwierzy w Jezusa i w Jego ofiarę na krzyżu. Że się uwierzy w to, że On z miłości do nas poszedł na krzyż, wziął każdą chorobę i każdy nasz grzech po to, ażebyśmy my mogli żyć zwycięskim życiem. Tak się spotyka z Jezusem. Powiedziane jest, kto uwierzy w sercu swoim i ustami swoimi wyzna, że Jezus jest Panem, ten będzie zbawiony i ten po śmierci pójdzie do nieba i ten będzie doświadczał zwycięstwa tu na ziemi. I choć być może wzbudza to w was szyderczy uśmiech, we mnie też kiedyś wzbudzało, to jest jedyne słowo życia, które może podnieść i uratować wasze życie. To jest słowo życia. To samo mówił Jezus, gdy był tutaj na ziemi. To samo mówił. Jest to wyraźnie napisane w Biblii. Jeżeli ktoś z was czyta, to pomyślcie, jak czytacie, co stamtąd wyczytaliście, co wzięliście, czy to słowo jest dla was słowem życia. To jest wyraźnie napisane. On powiedział, że kładzie przed wami, tak jak moje słowa teraz, życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. Wy musicie dokonać wyboru. Nawet tutaj, na tym miejscu, musicie dokonać wyboru. Decyzja jest po waszej stronie. Czy wybieracie Jezusa, aby żyć? Czy wybieracie życie, aby żyć? Błogosławieństwo, aby obfitować? Czy wybieracie śmierć i odwracacie się? I przekleństwo jest waszym udziałem. Nikt za was nie podejmie wyboru. Żaden człowiek za was tego nie dokona. Nie ma pośredników. Jezus powiedział, że jest jedyną drogą do Ojca. I nikt nie przyjdzie inaczej, nie ma inaczej zbawienia niż przez Jego. Nie ma innej drogi niż przez Jezusa. Bardzo rzadko o tym mówi się wprost tutaj w tym kraju. Bardzo rzadko, bo ludzie myślą, że jak pójdą gdzieś do spowiedzi, to odkupią swoje grzechy. Nie tak, nie tak powiada Pismo. Pismo mówi, że przez wiarę w Jezusa, że zbawienie jest dla nas Bożym darem, dla tych, którzy uwierzą. Dla tych. I tylko tych niebo jest udziałem. I tylko dla tych to jest możliwe. Kochani, moje życie nigdy nie było tak pełne i wartościowe, jak teraz, gdy chodzę z Jezusem. To jest Bóg, który pragnie z wami relacji. To jest dobry Bóg. On nie zsyła chorób. On nie doświadcza ludzi jakimiś nieszczęściami. To jest dobry Bóg, dobry tata, tylko dobry. Jeżeli ktoś wam kiedykolwiek coś innego powiedział, to was oszukał. To nie jest prawda. To jest dobry Bóg. Chce z wami mieć relacje, jak ojciec, pociągnąć was do siebie, sercem do serca, bardzo blisko, mieć udział w waszym życiu, każdego dnia, tak jak ma udział w moim życiu. Takiego Boga wam głoszę, takiego Boga znam, jeśli odrzucasz Jezusa, to nic ci nie pomoże. Tego, przez tego, przez którego ja jestem zdrowa, z raka, którego miałam, ale to Jezus mnie tu przysłał, który podniósł moje życie, wypełnił moje życie, dzięki któremu nie odczuwam pustki. Ja nie mam złych dni, ja nie mam depresji, ja się nie boję, co będzie jutro. Wiem, kim jestem, wiem, dokąd idę. Śmierć nade mną nie panuje. Ja wiem, że kiedy skończy się to, co widzimy, to, co my nazywamy dzisiaj, ja wiem, co będzie ze mną dalej. Zastanówcie się, czy możecie powiedzieć to samo. Czy możecie to samo powiedzieć? To ta religijne wychowanie. Ewangelia jest ta sama dla wszystkich. Dla tych, którzy skończyli uniwersytet. I dla tych, co są w ogóle niewykształceni. Ta sama dla tych w białych kołnierzykach. I dla tych, co kopią rowy. Ta sama dla dobrze urodzonych. I ta sama dla tych, którzy się wychowali w patologii. Jedna i ta sama Ewangelia. O Jezusie. O Jezusie, który przyszedł na ten świat. Nie mogę. O Jezusie, który przyszedł na ten świat,
proszę wezwać policję. Ale oni panie nie przeszkadzają. Który przyszedł na ten świat po to, ażeby uratować was i pana też. I tego pana też. Ale to jest dla wybranych, przyjaciele. Dla wybranych. Ten pan też może wybrać. Może wybrać. Może wybrać życie. Albo może wybrać śmierć. Może wybrać błogosławieństwo. Albo może wybrać przekleństwo tak jak wy. Wybór jest dla każdego. Teraz tutaj, w trakcie życia tu na ziemi, nie ma później, nie ma później. Ja musiałam zdecydować, wy też musicie zdecydować o swoim zbawieniu, które możecie wziąć przez wiarę w Jezusa. Jeżeli uwierzycie w Jezusa, w Jego ofiarę za was na krzyżu, w Jego zmartwychwstanie, w to, że On jest Bogiem, będziecie zbawieni i będą zmiany w waszym życiu. Jak pójdziecie za Jezusem, tak jak dokonały się w moim. Jestem szczęśliwą osobą, niczego mi nie brakuje. Mamy z mężem dużo pieniędzy, mam dwoje wspaniałych dzieci, które się bardzo dobrze uczą i cudownego męża. Mam wspaniałe małżeństwo, wybudowane na Bożym fundamencie. Na Bożym fundamencie, na Bożych zasadach. Jeżeli będziecie szukać Jezusa, to Go znajdziecie, bo jest powiedziane, że kto wzywa, ten znajdzie, kto szuka, ten znajdzie, kto kołacze, temu otworzą. Szukajcie Jezusa, ja Go znalazłam, choć wcześniej wydawało mi się, że Go w ogóle nie potrzebuję. Ja nie jestem religijną osobą. Jezus nie ma nic wspólnego z żadną religią. Mam takie pytanie. Jezus to Bóg, gdy przyszedł na ten świat. On walczył z tą religią, która przedstawiała Boga jako jakiegoś groźnego stwora, nie wiadomo gdzie. Bóg to dobry tata, tylko dobry. Chce waszego sukcesu w waszym życiu. Do zwycięstwa jesteście powołani. Do chwały jesteście powołani. Jeżeli będziecie